chcę wam dzisiaj pokazać, jak poradzić sobie z problemem w symulatorze Preparation Dev w wersji 3.4 z samolotami PMDG. Zobaczcie, teraz włączam symulator i symulator uruchamia mi się w ten sposób. I to jest już koniec. Symulator nie uruchomił się, chociaż w menedżerze zadań możecie zobaczyć, że jest uruchomiony. No niestety, trzeba go zamknąć, bo on nie wystartuje. Już mówię, co jest problemem. Wchodzimy w programy i gdy mamy zainstalowany samolot PMDG, problemem jest SimConnect w tej wersji. Musimy go odinstalować. Odinstalowujemy go i próbujemy jeszcze raz uruchomić symulator. Symulator się uruchamia, jak widzicie, i możemy wybrać samolot. Wybieramy samolot z bazy dostępnej. Wybieramy naszą pozycję. Niech to będzie jakiś gate. I klikamy OK. No jak widzicie, uruchomiło nam się wszystko ładnie, pięknie, ale jest jeden haczyk. Bez tego SimConnecta mamy tak zwane black screeny i żaden z przycisków nie będzie nam działał. Żaden. Wszystko jest zablokowane. Mówię, co trzeba zrobić. Musicie zakończyć scenariusz, wybrać nowy scenariusz i znaleźć miejsce, gdzie macie zainstalowany symulator, wejść w katalog Redist Interface i za to odpowiada ten SimConnect. Musimy go zainstalować. To jest to, co odinstalowaliśmy poprzednio. Instalujemy go tak, podczas uruchomionego symulatora, bo innej opcji nie znalazłem nigdzie na forum, sam na to wpadłem jakimś cudem. Żeby być pewnym, że się zainstalował, sprawdźmy, jest. I teraz zmieńmy sobie samolot dla pewności, żeby się przeładował. Ta sama pozycja na lotnisku. I zobaczcie, co się dzieje. Ten dźwięk oznacza, że SimConnect się załadował, tak? Wszystkie systemy startują i wszystko mamy sprawne. Jesteśmy na zasilaniu naziemnym i możemy latać. To jest jedyna opcja, dzięki której możecie używać PMDG. Mi to wcześniej nie działało, męczyłem się z tym strasznie. No ale mam nadzieję, że komuś się to przyda i wykorzystacie to do swoich podniebnych szaleństw. Trzymajcie się, do następnego, hej!